Siemaneczko, witam was w kolejnym materiale z ligówek FIFA 15 Ultimate Team. Nasz wynik to 13 punktów, mamy prognozę na awans, jest naprawdę dobrze. Ostatni mecz skończył się wynikiem 4-1, koleś miał Bundesligę, mimo tego mnie nie pokonał, a Cavani najlepszym zakończeniem po prostu wykończył przeciwnika. Tak psychicznie, że zrage-quitował. Sami nawet widzieliście. I przy okazji, kiedy koleś zrage-quitował, to nagle coś się z TS-em działo. Babka się odezwała, że tam się zaczęło nagrywanie, a ja zaczynam swój tekst. Dobra, nie jestem sam na tym nagraniu. Możesz się też przywitać specjalnie. Hello! Tak, to jest żołnierz Ruska. Jak ja wczoraj strzelając kolesiowi heada z pistola. Tak też było. To jest wszystko uwiecznione. Tak, jest uwiecznione oczywiście. Właśnie teraz spojrzałem na nazwę, z jakim kolesiem przegrałem, i on się nazywał Oluju Zombie. Tak teraz spojrzałem odruchowo. Dobra, jeżeli dzisiaj wygramy mecza, to mamy już zapewniony awans i będziemy przez dwa ostatnie mecze, oczywiście jak wygramy, walczyć o tytuł mistrza. I największa nagroda to 7000. Dobra. Da, jesz. Aha, jeszcze muszę coś dodać. Ibra szczelił hat-tricka. A żeby ten potwierdzić, to wam pokażę, jak Ibra szczelił hat-tricka. No, to nie wiem, oczywiście jak już wszystko będzie po mojej myśli, to wrzucę ten materiał. Dobra, jak tam mój składzik? No wszystko ładnie. Cavani za chwilę będzie miał 200. bramkę. Kurde, powinien się ogolić z tej okazji. Okej. Ale nie. Znaczy wczoraj jak go oglądałem, to aż taki zarośnięty nie był. To i dlatego to mu lepiej idzie. Ale nie, wszystkie akcje spierdolił wczoraj. To mu muszę przyznać. Nic mu nie szło. Lavezzi to taka też druga zakała. O, nawet jego ryj pokażę. No, coś strzelił, gówno strzelił. Dobra, a byłoby naprawdę 6-7-1. A było tylko 3-1. Wszystko Ibra szczelił. Okej. Nie ma tutaj żadnej broni. Wyszukujemy przeciwnika. I mam nadzieję, że dzisiaj będzie szansa na awans. No, koleś widzę, że ma koszulki reprezentacji niemieckiej. Więc będzie ciężko. A ja widzę już typa. Okej, co tam koleś ma? Co tam koleś ma? No i wiedziałem, ma Bundesligę. Lewandowski, Royce i Miller na ataku. Zabiłem! Znowu Kevin De Bruyne, Thiago i Gündogan. Na bramce Weidenfeller. O, zobaczymy. Ile on miał magów, stary? Miał 150 magów do MP5. Poczekaj, 3 wdechy robiłem, no. Sorry. A to zaraz będę się stresował, bo będę grał z Bundesligą, będę grał przeciwko Lewandowskiemu. To nie będzie łatwa sprawa. Dobra, kolesia nie laguje, można nagrywać. Ale nie, ja z kolesiem grałem, Polaczkiem, najprawdopodobniej to był koleś z JP Armii i miał takie lagi, że tego w ogóle nie dało się nagrywać w żaden sposób. No co mnie ciągniesz ty po niemiecki czołgu? Dobra, Thiago Silva. Będzie wyciepywał tą piłeczkę. No i chuja, źle to zrobiłem. Ładnie, ładne. Dobra, a jest oczywiście przy piłce. Ach, źle mi wyszło markowanie piłki. Ale to nie ma znaczenia. O kurde, ale żem tutaj zmaltretował przeciwnika, ale w sumie mu oddałem za to, że mnie też sfaulował. Więc jesteśmy w sumie kwita po jednym faulu. No koleś, wykopuj to. Ale nie, ja czuję, że to będzie poważne wyzwanie. Bo to jest mecz o awans. Więc... Przyjacielu, mogę się pochwalić? No możesz, jeśli jest czym. Przed chwilą, shota, rozwaliłem typa, który miał 6 killi, miał AK, MP5, aha. DMR. Kurde. I co?
I co, jest, spadłeś? Masakra! Nie! Aha. No sorry, ale naprawdę jestem skupiony teraz. Nie wiem, czy będę mógł jakoś Dobra. W miarę w ogóle dyskutować. Koniec. Nie, nie, nie. Spoczko. Nie mówię, że koniec, tylko po prostu jak będzie moment, kiedy będę musiał przemilczeć. O kurwa, ale mnie tu wyjebał. No i sędzia też nie zagwizdał tego. To mnie wkurwia coraz bardziej. Nie no, spoko, skupiaj się, skupiaj. Aha. Ja też w sumie teraz muszę. Bo on nie jest tutaj sam. Kurwa, żeby taki idiota nosił tyle ammo przy Czyli sobie. Czyli ma przyjaciół jednak. Że pewnie se zakupił, nie? Bo widzę jak ile on nosi przy sobie ammo, to pewnie ich przekupił. No pewnie. Przekupstwo dzisiaj jest, kurde, nielegalne, ale i tak z niego korzystają. Kawani się wybił, ale niestety źle. I nie ma okazji do bramki. Ale piłkę coś czuję, że ja więcej mam. No Cavani coś zrobił, miałeś już okazję na strzał, kolejny raz spieprzył. Ach, kurde. No i jak mi strzelił, przepraszam bardzo. No i super, już przegrywam. Thomas Miller mi strzelił, tak? Thomas Miller, w sumie pobił. Nie szkodzi, no Thomas Miller, no. Niestety, no wyjebał mi zawodnika i sędzia jeszcze tego nie odgwizdał. Ja pierdolę, nie. Powiedzcie, że ten sędzia jest, kurde, sprawiedliwy. O, lagi. No coś ty, Ajew, zrobił. Kurde, miałeś zamarkować piłkę, a nie. Dobra, jedziesz, jedziesz. Czarny, dobiegniesz tam. Okej, okay. Na razie wynik jest 1-0. Mogę to jeszcze doremisować, jak mi się uda. No, blisko Cavani. Już z główki chciał postraszyć Weidenfellera. Nie wyszło. Ale próba rzutu rożnego może być bardziej udana. Jednak nie. Jednak Cavani się pomylił. Już po raz chyba czwarty. To mnie martwi, bo chcę chociaż doremisować. Nie wiem, jak dalej będzie. Ale to był strzał naprawdę, no, nie do powstrzymania. Dobra, Hamouma. A, może spróbujemy. No lol! I czemu nie było odgwizdanego rzutu karnego? Ten sędzia w ogóle nie gwizdże! Cholerka jasna. Dobra, podanie do bramkarza. Wybicie. Ładne podanie do Ajewa. No niestety nieudane już, ale piłka jest nasza. Ale nie, ten sędzia jest naprawdę skrytyniały. Jakby mógł, to by już bym to wygrywał. Dobrze. Jest w miarę podanie, no i Cavani po raz kolejny puduje. No coś dzisiaj mu też nie idzie, no. Ja go nie rozumiem. Zaraz będzie miał 200. bramkę, ale nie, mimo tego nie stara się o to, żeby strzelić. Lepiej jest stać w miejscu i nic nie robić. Dobra, no kurde, jakie nieporozumienie między Dawidem Luizem a Gregorem Van der Wielem. To jest straszne. Dobra, na razie jest 1-0. Dobrze, że koleś nie dominuje. Bo jakby chciał, to by już mi strzelił z 5 bramek. Co to było za podanie? No przecież Ajew... Ty, dobieg Ajew. Szybki Murzyn. Ładnie. Kolejna piłka dla nas. Podanie do Ajewa. Ładnie. Zobaczymy, czy teraz przedrybluje. Strzał! No i pudło. Ciekawe. Bardzo. Nie, rożny. Myślałem, że spudłował. A jednak nie. Dobra. Okazja. I niestety obronione. Zbyt łatwy strzał. Ale już była okazja na 1-1. No trzeba teraz się postarać. Cavani przy piłce, no i tu był faul, no i teraz dobrze zrobiłem. Bo chciałem zamarkować piłkę, a koleś po prostu mnie natarł. Dobra, przywołamy Thiago Silvę, żeby po prostu zrobił takie dośrodkowanie z rzutu wolnego. Może teraz wypali? Aj, blisko, blisko.
No i tutaj trochę Ajew przesadził. Dobre podanie. Znowu Ajew ma okazję. Drybluje, drybluje. I strzał obroniony! I kolejny strzał obroniony. No nie wierzę. Dzisiejszy niemiecki bramkarz wszystko trzyma w rękach i nic nie ma zamiaru puścić. Dobra, kolejna akcja. Nieudana. Muszę się w drugiej połowie wziąć. Na pewno Cavani'ego nie wywalę na ławkę. Bo on tutaj dobre akcje chce wykreować, ale no nie wychodzi mi to w tym spotkaniu. Muszę uważać, bo zaraz będzie chciał mi strzelić kolejnego. Dobrze, Lopez, pięknie. Dobra, trzeba jakąś jedną szybką akcję zrobić. I będzie dobrze. Ładnie, Cavani, 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 no nie, przedryblowałem wszystkich, nie. To jest najgorsze, to mnie teraz boli. A muszę wykorzystać jego błąd. Jest, karnego wywalczyłem. Aha, i teraz będzie remis. A kisi, kisi, kici w dupę. Niem, cuchu ty. No, trzymam kciuki, to na serio. Skoczyłem do wody i trzymam. Okej. Ale że teraz ładnie wywalczył karnego. Ale upadek. Trochę jak Ibra wczoraj w trzeciej minucie, ale nie, no, jest dobrze. Dobra, kto tam będzie dzisiaj do strzału szykował? Ja chcę Cavaniego tam widzieć. To będzie jego 200. bramka. Tak, to będzie historyczny moment. 200. bramka. Dobra, Cavani będzie teraz poprawiał fryzurę jeszcze przed karnym. On tak zawsze robi. Jeszcze się sobie bródkę zlizuje, żeby była równa. A teraz... Dobra, czy szczeli tego karnego? Tak jest! 200. brameczka! 200. i jeszcze się gryzie w łokieć, żeby po prostu pokazać, że jest z krwi i kości Urugwajczyk. Pół trybunu wstało, okrzykało jego nazwisko, które jest paskudne, ale tak się go lubi. Idź na komentatora. Będzie ciężko. Nie mam takiego głosu na komentatorstwo. Muszę Może i to... nie, ale jakoś prawem jednak masz. Tak, to Musisz jeszcze wszystko. trochę potrenować, ale... Tak, musiałbym trochę Szpakowskiego popytać, jak to robić. Dobra, jest 1-1. Niesamowite, Cavani strzelił. Jego 200. bramka zaliczona w jego statystykach. No i teraz trzeba walczyć o większy wynik, bo PSG potrafi. Tak było, zawsze jest i będzie. Nawet Chelsea pokonało w dziesiątkę, to i z tym nie mieli problemu. Chociaż tak, wczoraj grali, jak to mówił komentator? Nonszalacko. Tak, nonszalacko grali. Czyli po prostu sobie lekceważyli przeciwnika. Dobra, kogo bym tu wpuścił? Nie, ty nawet nie wejdziesz, jesteś zbyt paskudny za wczorajszy mecz. O Boże, nie wiem. A wpuszczę tego, Lukasa. Chodź tu, Lukas. Jesteś szybki, mniej bambusowaty i mobilny. Dobra. Teraz walczymy o 2-1. Ale koleś na pewno będzie stawiał na swoim. Więc tutaj się obawiam najgorszego, że zaraz może mi strzelić bramę. Muszę teraz naprawdę stanąć na baczności i obronić to. Ładne. Lukas, podanie do Cavaniego. Cavani będzie źle podawał. Super. Nie, ja Cavaniu nie mogę robić podań, bo on nie umie. Nie potrafi. Ale szczerze. Kawan potrafi za to biec do przodu jak torpeda. Człowieku, w poprzednim meczu to on tak wybiegł, że nawet go obrońcy nie mogli odepchnąć, bo tak strzelił. Dobra, Lukas, Lukas przy piłce, Lukas, Lukas. Jednego wykiwał, teraz drugiego i biegnie, bo zaraz dośrodkujemy. Dośrodkowanie. Cavani strzela i nie strzelił znowu. Cholera jasna. Nasza piłeczka na szczęście. Więc wykorzystajmy ten moment. Bo to jest walka teraz o awans. Więc to nie jest byle co. Tylko poważna sprawa. Od tego zależą, czy dotrę do czwartej ligi. Ładnie odebrana piłeczka, ale niestety złe podanie i odbiór
przeciwnika. Ok, znowu Lukas przy piłce. Ślizg nieudany przeciwnika. Lukas, ale się rozpędził aerodynamicznie. I niestety już nie dośrodkuje, bo mi zabrał piłkę ponownie. No, koleś się broni teraz, tylko może się bronić. Bo nie wiem, czy jeszcze mnie zaatakuje, czy mnie zaskoczy pozytywnie. O, dobre, dobre, Dawid Luj. Pięknie. Choć wczoraj nie grał na meczu, bo tam jeszcze ma jakiś uraz. Ale oby zagrał w Lidze Mistrzów UEFA. I liczę na to, że będzie tam na środkowej obronie albo na pomocy defensywnej. Dobra, do środku i do środku. I Cavani nic nie strzelił znowu. Kurde. A miał już tyle okazji. Tyle akcji. Dobrze. Teraz trzeba to poprawić. Jak o kurde, mówi? Ale Cavani pociągnął. Ale niestety bramkarz to obronił. Co mówiłeś? Jaki tam masz wynik? 1-1 jest. Cały czas remis. Ale Cavani teraz jakiego voleya pocisnął, że bramkarz to obronił jeszcze. Dobra, Maxwell z rzutu rożnego. Nic i nic, dalej. Dobra, Dawid Luiz przy piłce. No i nie wiem, co to było za podanie. Teraz musimy uważać, bo koleś może zaatakować. A to nie będzie przyjemne. Marco Reus przy piłce. A to jest szybki i naprawdę niebezpieczny niemiecki zawodnik na polu atakowym. I rzut rożny dla przeciwnika. Teraz uważać. Dobra, defensywa. I teraz uważać, bo będą mieli okazję na kontratak. Jest, nie ma rzutu karnego. A tak sfaulowałem, że to powinno być rzut karny. Ale ty, Cavaniego żeś mi wyjebał. A sędzia dalej nic. Nie, ten sędzia to mnie już naprawdę irytuje. Weź mi, spadaj stąd. Ładne. Tak Niemców trzeba wywracać na boisku. Dobra, Lukas sam jest, dwóch na jednego, wygrał walkę dryblingową, ale dośrodkowanie już nieudane, zablokowane przez obrońcę Bundesligi. Dobra, podanie spalony, dobrze, sędzia zareagował, chociaż tyle zrobił w swoim dzisiejszym spotkaniu. Dobra, jest 72, trzecia minuta i wynik remisowy cały czas. Ale coś czuję, że koleś teraz może mnie naprawdę zrobić. Ładna obrona, wyjebał się koleś. Ale to pomogło, bo teraz koleś ma rzut rożny. Kolejny. Teraz uważać, uważać. Co on tu zrobił? O kurde, ale Silva tu broni, 90 obrony, to jest coś. To jest coś! Lopez, jak to obronił, w pizdę, maciory. Cavani, a podasz do Lukasa, nie? Okej, podał do Lukasa. Teraz wycofamy trochę. No i znowu zablokowali mi dośrodkowanie Lukasem, ja nie wiem, jak on to robi. Dobra, piłeczka jest dla nas, już nie. Uważać, uważać, uważać. AF kontra Miller. Kto wygra? Uwaga! I pudło. Pięknie. 81 minuta. I dalej wynik remisowy. Jeżeli to się skończy wynikiem remisowym, to będzie chociaż jeden punkt. Po punkcie dla mnie i dla przeciwnika. I teraz muszę uważać, bo to są ostatnie minuty. A te ostatnie minuty są właśnie najgorsze. Dobra, Lukas przy piłce. Pięknie. No i dla niego piłka, to jest niedobrze w tej chwili, bo koleś może teraz błyskawicznie zaatakować. Pewnie zaczął teraz myśleć, jak on to zrobi. Dobrze, podanie do Cavaniego nieudane, oczywiście on to tak wybił z główki, że no po prostu poleciała w stronę przeciwników. Uważać, uważać, dobrze. Albo niedobrze. Nie! O Boże, słupek! Matko Boska! Co ten przeciwnik ze mną robi? Dobra, teraz musi być kontratak i to ostry.
O, ładne, ładny dribbling, dośrodkowanie. I co to było? No nie, nic się nie stało na polu karnym, super. Dobra, 90. minuta. 90. minuta, trzeba uważać. I doliczony czas. Ile? 3 minuty. Kurde, uważać! Uważać! Biegnij, Cavani! Kurwa, gówno. Uważać! Uważać! Dobrze, Dawid Luiz to blokuje. Pięknie. No, obrona dzisiaj. I jest wynik remisowy. 1-1. Mecz naprawdę piękny był. Dużo sytuacji. No, Cavani dzisiaj nie błyskał swoimi skillami, ale chociaż zaliczył karnego i jest 1-1. Naprawdę meczyk piękny. I się dzielę z przeciwnikiem po jednym punkcie. Chociaż wolałbym to wygrać. No i patrzcie, jak mi tu koleś wyjebał. Powinien być rzut wolny, ale koleś nie, sędzia gówno zagwizdał, no. No i tutaj jakbym to obronił Lopezem, to bym to wygrał chociaż 1 do 0. Ale tutaj Lopez potem ładnie bronił. LOL, środkowy pomocnik ma najwyższą ocenę. Mnie to nie dziwi w sumie, bo Cavani tylko jedną okazję wykorzystał, czyli rzut karny. Ale ma 200 bramek, ma. A co z bramkarzem? No tutaj jego bramkarz był zawodnikiem meczu. U mnie środkowy pomocnik. Dobra, dzielę się z przeciwnikiem po jednym punkcie, chociaż to jeszcze nie koniec. Będę musiał teraz wygrać ten mecz, żeby mieć zapewniony awans. A czy mi się uda wygrać tytuł mistrza, to się okaże w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie, wysłuchanie. Trzymajcie się, na razie, yo. Narka.